tradycyjne, natomiast po raz pierwszy odbywające się na terenach rekreacyjnych za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Program był nader bogaty. Spotykaliśmy się dzisiaj o godzinie 16. Jeżeli chodzi o program artystyczny, który przygotowaliśmy dla mieszkańców Goleszowa i gości nie tylko z Goleszowa, to było jako pierwsza występowała amatorska grupa gitarowa z Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Później mieliśmy okazję tutaj podziwiać Studio Passo, również z Cieszyna. Teraz śląska sekcja Kendo Gen Ryoku. Tutaj przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć pokaz. A przed nami jeszcze Zumba, Latino Fitness Goleszów. A na koniec kino plenerowe, jak rozmawiać z psem. To znaczy ja myślę, że przede wszystkim należałoby podziękować pani Sylwii Cieślar, wójt gminy Goleszów. To dzięki jej zaangażowaniu tak cudowny teren rekreacyjny za Gminnym Ośrodkiem Kultury powstał, z czego my teraz tak naprawdę możemy korzystać i organizować takie imprezy dla mieszkańców. Więc to jest impreza gminy Goleszów i Gminnego Ośrodka Kultury, ale także zaangażowana jest Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie. Także tych osób jest mnóstwo i z tego miejsca chciałabym im wszystkim za to zaangażowanie podziękować. Ja myślę, że nie będziemy go zamykać. Na tyle, na ile warunki pogodowe będą sprzyjające, to myślę, że z tej części tych terenów rekreacyjnych będzie można korzystać.